filmowych, które zostały znalezione przy osobach zatrzymanych, mogą wskazywać w sposób bezpośredni nawet na dosyć duże powiązania z grupami terrorystycznymi i grupami terrorystycznymi wśród nielegalnych migrantów, a także osobiste przeszkoleniem bojowym i doświadczeniem bojowym. Cudzoziemcy gromadzili filmy z zamachów czy zdjęcia broni. 20% z nielegalnych migrantów posiadało związki, często wieloletnie, z Federacją Rosyjską, co także potwierdzają liczne materiały na filmowce, na telefonach czy fotografie na tle Kremla lub Serbii. Kolejny Afgańczyk Mohammad R. odbył rosyjski kurs wojskowy. Jeden z migrantów posiadał także zamach na meczu w Witamy się z Państwem z imponującego stadionu Parc des Princes na zachodnich obrzeżach Paryża. Ładna dziś pogoda, tym bardziej więc zrozumiałe, że trybuny pękają w szwach. Wszystko już gotowe, zaraz rozpocznie się dzisiejszy mecz. Specjalnie dla Państwa przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed Państwem dwie drużyny rywalizujące w Division Rivals. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne. Piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Ciekaw jestem, co zaprezentują dzisiaj zawodnicy obu drużyn. Kibice są... Ale on to teraz wyjął! Nadludzki refleks! No, popisał się instynktem bramkarskim, bo tu nie było czasu do namysłu. Bardzo trudna do obrony była ta główka. Grealish. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Zbyt czytelne było to zagranie. Dobrze ustawiony Frenkie de Jong. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Memphis Depay. A we wszystko wmieszał się Alan. Skuteczny przechwyt. Nigdy nie wiadomo, kto w którym meczu błyśnie. Na tym też polega piękno futbolu. Lecz dzisiaj to chyba po nim spodziewamy się najwięcej. To on może rozstrzygnąć spotkanie. To jest facet, który doskonale panuje nad piłką. Często wręcz nie sposób mu ją zabrać. Jest doskonałym driblerem, pewnym siebie, świetnie wyszkolonym technicznie. Tacy gracze są prawdziwą zmorą obrońców. Jest pressing. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? To musi wejść! Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Zablokowany ten strzał. Słupek, ale to jeszcze nie koniec. Niewiele tam zabrakło. Gdyby piłka odbiła się pod innym kątem, mielibyśmy prowadzenie. Serca nam trochę szybciej zabiły, ale wynik się nie zmienił. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Piłka teraz u Griezmana. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Gabriel Jesus. Z piłką teraz Gabriel Jesus. A jednak górą Ter Stegen, choć piłka zdawała się być poza jego zasięgiem. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Była sytuacja i była główka. Ale defensywa skutecznie powstrzymała przed celnym strzałem. Podanie przyjął Martial. Byłem pewny, że padnie tutaj bramka, ale nic z tego, mamy pudło. Nadal 0-0, choć okazja była fest. Cóż, muszą próbować dalej. Iago Aspas. Atak na rywala i odbiór piłki. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej Lloris, jak on to wyciągnął! Wspaniała interwencja Francuza. Rzut rożny, bardzo nieprecyzyjnie wykonany. Nikt nie sięgnął piłki. Ależ teraz podanie w uliczkę. Uwaga, tu może być gol. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. I Griezmann otrzymuje podanie. Piłkę przyjmuje Depay. Mają okazję na prowadzenie. Wspaniała
interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Powiedzmy sobie szczerze, źle wykonane dośrodkowanie. Dobrze, piłka nadal na boisku. Może dośrodkowywać. Martial! Wspaniale spisał się teraz Ter Stegen. Przyjął to podanie, ależ będzie szansa. Phil Foden. Tracą piłkę. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. Nie wyszedł mu teraz ten strzał pod cinką. Bo to wymaga jednak sporej precyzji. Trzeba mieć czas i miejsce. Tu było trochę za dużo chcieństwa. Za chwilę wznowią z autu. Podanie do Asensio. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. Obrońca wyjaśnił sytuację. Będziemy mieli rzut rożny dla rywali. No wreszcie jakaś okazja. Z tego może być prowadzenie. Jakież teraz ożywienie wśród kibiców. Kiepskie to dośrodkowanie. Minęło wszystkich w polu karnym. I strata. Fatalne zagranie. Jest za linią obrony. Uwaga! To jeszcze nie koniec. Ter Stegen, ależ interwencja. Pressing się opłacił. Odzyskują posiadanie piłki. No i znowu są przy piłce. Iago Aspas otrzymuje teraz piłkę. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Asensio ma piłkę. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Było groźnie, ale piłka odbija się od broniącego zawodnika. Będzie rzut rożny. Zagrywa teraz krótko. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Muszą szybko wracać do obrony. Ale atak teraz na piłkę. Podanie do Asensio. No i po ataku zagrożenie minęło. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Sędzia dostrzega to przewinie. Nie było innego sposobu na przerwanie tej akcji niż przekraczając przepisy. Czy będzie dodatkowa kara? Jak sądzisz? Szansa! Mogą zaraz prowadzić. Byłem pewny, że padnie tutaj bramka, ale nic z tego, mamy pudło. Nadal 0-0, choć okazja była fest. Nie zamierza. To Polska popierdolony. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Koundé z piłką. Depay. Not Max. Coraz bliżej bramki rywali. Czy trafi do siatki? Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Może być zaraz groźnie. No ale jedna. Dobrze przeczytane w cudzysłowie to podanie. Nie była to najlepsza połowa w jego wykonaniu. W drugiej oczekujemy od niego więcej. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. Z tego dośrodkowania nic nie będzie. Od
Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Mają okazję na prowadzenie. Co za interwencja. Uratował swój zespół. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Ależ doskonała sytuacja. Doskonała obrona teraz. Zażegnał to niebezpieczeństwo. I Griezmann otrzymuje podanie. Cóż, w zamierzeniach miało być precyzyjne uderzenie i piłka w siatce, ale źle poszło chyba wszystko, co mogło pójść. Tak, próba efektownego wkręcenia piłki do bramki, ale ostatecznie spore pudło i niewykorzystana szansa. Przesuwają akcję bliżej pola karnego. Czy trafi? Słupek, nie ma bramki, czy wybiją obrońcy? No tak, teraz bramkarz pewnie chwyta piłkę. Ale jeszcze przed momentem było tu bardzo nerwowo. Bramka chyba jeszcze wibruje po uderzeniu. Bramkarz ściska piłkę, wyjaśnia tę sytuację, choć pewnie wolałby w ogóle jej uniknąć. Dobra presja teraz, mają piłkę. Lukas. Grealish. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Asensio ma piłkę. Czy wyjdą na prowadzenie? Gol! To jest cały Marco Asensio. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przybić. Griezmann, będzie groźnie. Co tu się dzieje? Co za interwencja? Wysiłek przy pressingu popłaca. Dobrze, odzyskali piłkę. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. Doskonale odebrał teraz piłkę rywalowi. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Co za okazja, Iñaki Williams. Sędzia nie ma wątpliwości. Nieczyste zagranie i rzut karny. Mogą teraz wyrównać. Obrona, ale piłka w grze. Ansu Fati. Fati przy piłce. Mądrze piłka wycofana ze skrzydła. I mamy gola! Tak, mają teraz dwa gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. No to mamy 2-0. Bramkarz spokojnie zgarnia piłkę. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Bramka! A to znaczy, że to jeszcze nie koniec. Już tylko jeden gol straty. Zobaczmy to podręcznikowe, dwójkowe rozegranie. Podanie i odegranie z pierwszej piłki. Strzelec dobrze przymierzył krótki ruch. W takich sytuacjach zwykle szuka się winy w zachowaniu bramkarza. A teraz będzie dobra okazja. Próba podcinki. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Tak, bramka! Świetna była ta pierwsza obrona, ale cudów nie ma. Bo bitki nie dało się już wyjąć. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. I co? I jest żółta kartka.
Słuszna decyzja, niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Poszedł do zagrania, jest niebezpiecznie. Piłka dalej w grze. Dobry refleks bramkarza, wybita piłka. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Zagranie na dobieg, popatrzmy. Teraz może być groźnie. Ter Stegen, ależ interwencja. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Mija obronę tym podaniem. Aja, jednak offside. Tak niewiele zabrakło. Ja nawet sądziłem, że wszystko odbyło się przepisowo i w tempo. Cóż, było niesamowicie blisko. Griezmann, Lloris. Co on teraz zrobił? Jak on to wyciągnął? Szybkie teraz wznowienie gry. Tak, chciał tutaj spróbować technicznego uderzenia, ale nie wyszło mu to. Nie dość, że uderzył lekko, to jeszcze niecelnie. Przy takim strzale konieczna jest precyzja. Pora chyba wrócić na trening. Ładnie, za plecy obrońców. Co za wejście bramkarza, odważne, ale przede wszystkim skuteczne. Gdyby bramkarz nie ruszył tak desperacko na atakującego, ten miałby znacznie więcej czasu na oddanie strzału. Iñaki Williams ma teraz piłkę. Oprócz błękitnego nieba nic nam dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic nam dzisiaj nie potrzeba.